Witaj, ja jestem Czarny Pan, a to jest odcinek, w którym pokażę Ci 10 funkcji w grze Farming Simulator 22, których prawdopodobnie nie znasz. Zaczynamy! Numer 1. Malowanie ścian w budynkach. Gdy chcecie wybudować na przykład taki duży garaż, to możecie zmienić kolor jego ścian. Przyznam szczerze, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie i realistycznie, dlatego że możecie dopasować sobie kolor do waszych aktualnych potrzeb. Zobaczcie, że wybór tych kolorów jest naprawdę spory, teraz dopiero robię drugie kółeczko. Dobra, kupiłem sobie, zaraz zobaczycie z bliska jak to wygląda. W jaki sposób możecie malować sobie ściany? Zobaczcie teraz na pomoc, ja wezmę sobie duży garaż z warsztatem i zobaczcie, że pod klawiszami N oraz M znajduje się możliwość zmiany koloru ścian. Nie jesteśmy w stanie zmienić koloru dachu, ale ściany jak najbardziej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić koloru każdego budynku, dlatego że tutaj na przykład jest warsztat. Jak widzicie, garaż dla podwykonawców i tutaj też można zmienić kolory. Generalnie, o, może odwrócę, bo tutaj też możemy zmienić, tylko jak widzicie malutko. Generalnie możemy kolory zmieniać w budynkach od marki Hermann, w innych tego nie zauważyłem. Jeżeli wezmę sobie na przykład dużą wiatę, no to tutaj zmienić koloru się nie da. Numer 2. Autodrive. W Farmingu 22 nie trzeba wszystkiego wozić samemu. O co mi dokładnie chodzi? Załóżmy, że mamy tutaj naszego pięknego maka i chcemy zawieźć nasze plony do skupu. Mam troszkę owsa, pszenicy i jęczmienia. Zobaczcie sobie, co się stanie, gdy kliknę przycisk H. Tutaj pojawił mi się ten pojazd zaznaczony i załóżmy, że na przykład chcę zawieźć te wszystkie zboża o gdzieś tutaj. Klikam sobie na mój pojazd, klikam stwórz pracę, klikam pozycję docelową, następnie wybieram miejsce, do którego chcę, by mój pracownik się udał i wciskam spację, żeby praca się zaczęła. W tym momencie to nie ja jadę tym pojazdem, tylko jedzie pracownik, dlatego że tutaj, w tej grze, zobaczcie nawet, że to nie ja jadę, bo ja zupełnie inaczej wyglądam. W każdym razie mamy tutaj jakąś piękną panią za kierownicą, która zamierza zawieźć nam to wszystko we wskazane miejsce. Funkcja Autodrive została mocno naprawiona w grze Farming Simulator 22 wraz z aktualizacją 1.8.1 i najprawdopodobniej przygotuję o tym osobny film, dlatego że teraz działa to znacznie lepiej. Chociaż zaraz się okaże, że mój pracownik się zablokował, i powiedziałem, że funkcja działa znacznie lepiej, jak się okazuje, właśnie funkcja się nieco popsuła. Jednak idea jest bardzo dobra i śmiało możecie to wykorzystywać, w szczególności jeżeli gracie na oryginalnych mapach farminga. Będzie to działać, myślę, w 99% po prostu dobrze. Nie tak jak teraz na obrazku. Numer 3. Automatyczne budowanie nachylenia terenu. Zobaczcie sobie najpierw na mały przykład. Wybuduję tutaj taką górkę. Popatrzcie, wybuduję sobie tutaj taką górkę. O, niech ona tak ładnie wygląda, może nawet będzie trochę większa. No i zobaczcie, mamy taką górkę. Zastanawiacie się pewnie, w jaki sposób zrobić, żeby nachylenie na przykład z prawej strony było równe tutaj do lewej, czyli żeby zrobić taką ładną rampę, taki ładny podjazd. Tutaj z pomocą przyjdzie nam nachylenie. W jaki sposób trzeba to obsłużyć? Przede wszystkim trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy w tym miejscu, do którego chcemy wyrównać, czyli zaznaczam najwyższy punkt, szczyt, klikam prawym przyciskiem myszy, no i teraz zobaczcie, co sobie robię. O, po prostu od lewej do prawej przesuwam, zobaczcie sobie. I teraz, jak możecie tutaj zauważyć, zrobiła mi się piękna rampa, naprawdę piękny podjazd mi się zrobił, więc jeżeli chcecie sobie robić na przykład drogi w trudnym terenie, to bez żadnego kłopotu jesteście w stanie stworzyć sobie taką rampę. Bardzo przydatna rzecz w kontekście kształtowania terenu, także mam nadzieję, że ta wskazówka Wam po prostu bardzo pomogła. Numer 4. Auto wyładowywanie Bell. Dotyczy to w sumie niewielkiej grupy maszyn, dlatego że tutaj możecie zauważyć piękną prasę Putinger, która jest prasą do bel okrągłych. Zobaczcie, że jeżeli owiniemy sobie tą belę, to ona tutaj zostaje na tym podajniku. Mamy dwie opcje rozładowania tej beli. Jeżeli popatrzymy sobie na pomoc, to możemy wcisnąć albo klawisz Y, żeby wyładować tą belę manualnie, albo możemy kliknąć klawisz Z, teraz Wam go pokażę, proszę, teraz klikniemy sobie Z i teraz bele będą rozładowywane automatycznie. Dlaczego to jest takie fajne? Przede wszystkim dlatego, że nie musicie się martwić, że po prostu trzeba tą belę rozładować. Oczywiście zostawiłem teraz mijak, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek.
teraz zobaczcie, co się stanie z tą belą. Ja nie klikam nic poza lewo-prawo w traktorze. Teraz, gdy zostanie ona owinięta, automatycznie zostanie rozładowana. Wiadomo, że jeżeli układacie sobie belę i na przykład chcecie dwie bele naraz wyładować, no to nie jest najlepszy pomysł, ale w takiej codziennej grze, jeżeli musicie ogarnąć duże pole, to jest genialna, genialna sprawa. Dodatkowo, dzięki temu, że jest tutaj ten automatyczny zrzut, można wykorzystać taki właśnie zestaw do tego, by pracownik automatycznie zrobił nam kiszonkę. Ciekawostka numer 5 dotyczy silosów. Zobaczcie, stawiamy sobie silos na kiszonkę i możemy postawić dokładnie taki sam bezpośrednio obok niego. Zobaczcie, że te silosy są do siebie przyklejone. Wygląda to bardzo dobrze i bardzo realistycznie. Spróbujmy przykleić większy silos. Zaraz, spróbujemy sobie. O, mam za mało pieniędzy. No to już mam dość pieniędzy. I zobaczcie, moi drodzy, że nie da się przykleić różnych silosów. Tutaj możemy przykleić tylko i wyłącznie ten sam rodzaj, ale jeżeli odpowiednio blisko przyjedziecie z tym silosem, to po prostu zostanie on przyciągnięty. Czy to będzie działać też z innymi silosami? Spróbujmy, moi drodzy, tutaj jak najbardziej. Zobaczcie, psuje się tylko troszkę teren, więc trzeba to robić najlepiej na wcześniej przygotowanym terenie, ale bez żadnego kłopotu jesteśmy w stanie przykleić do siebie wiele silosów. Spróbujmy to samo zrobić ze stertą obornika. Na stercie obornika coś takiego, moi drodzy, już nie działa. Działa to tylko i wyłącznie na silosach do kiszonki, ale jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. Także polecam Wam, zobaczcie, tutaj jest kolejny silos do kiszonki, który możemy w ten sam sposób tutaj ogarnąć. Zobaczcie, następny wybudowałem. Także polecam Wam to robić, jeżeli chcecie postawić kilka silosów do kiszonki obok siebie. Z pewnością będzie to duże ułatwienie w procesie budowy. Numer 6. Moi drodzy, często pytacie mnie w komentarzach, czy da się sprzedać zakupiony budynek na mapie. Popatrzcie, jestem na mapie Erlengrad, kupiłem sobie w tej chwili wiejski tartak, to jest budynek, który normalnie tutaj stoi sobie na mapie, zobaczcie, jak widzicie, stoi, to nie jest budynek, który ja postawiłem. No i teraz powstaje pytanie, czy można go sprzedać? No, wiele osób odpowiada, że nie, ale ja Wam pokażę, że można. Jest to taka trochę ukryta funkcja, tylko trzeba dobrze to zrobić. W jaki sposób? Wchodzicie sobie w to menu budowy, klikacie tutaj zbóż i teraz, moi drodzy, trzeba tutaj kliknąć na ten trigger, który zobaczcie, w którym miejscu jest. To nie jest w dowolnym miejscu, tylko tutaj, gdzie wyładowujemy po prostu drewno. Tutaj klikamy i w tym momencie, gdy klikniemy sobie backspace, to jeszcze mamy potwierdzenie. No i zobaczcie, sprzedałem wiejski tartak. Za pół ceny, ale sprzedałem. Moi drodzy, można sprzedawać budynki, które są już postawione na mapach tutaj w FS22, ale trzeba wykorzystać ten prosty trik. Daj znać w komentarzu, czy o nim wiedziałeś. Numer 7. Słoneczniki. Zobaczcie, jak one tutaj sobie teraz rosną. Słoneczko jest, jak widzicie, tutaj z tyłu. No i zobaczcie, co się stanie, gdy ja nieco przyspieszę skalę czasu. Popatrzcie, co się będzie działo z tymi słonecznikami. Przyspieszę sobie skalę, może tak do 1800. Patrzcie, 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 co się dzieje ze słonecznikami. Słoneczniki, moi drodzy, w grze Farming Simulator 22 po prostu podążają za słońcem. Zobaczcie, jak one się tutaj odwróciły. Numer 8. Podwójna dawka stosowania. Zobaczcie sobie, rozwożę tutaj gnojówkę, rozlewam gnojówkę po polu i właśnie w tym momencie możemy zastosować podwójną dawkę stosowania. Zobaczcie, klikam sobie przecinek i w tym momencie zostaje zastosowana podwójna dawka. Co mi to daje? Po pierwsze, zobaczcie sobie tutaj na sposób nawiezienia, tylko muszę to ładnie wrzucić. O, popatrzcie, kawałek pola jechałem na normalnej dawce, a potem jechałem na podwójnej. Jeżeli rozlewacie gnojówkę albo rozwozicie na przykład gnój, to możecie zastosować podwójną dawkę i dzięki temu będziecie mogli zrobić dwa nawożenia w jednym. Jest to bardzo przydatna funkcja, o której mało kto wie, dlatego że jest tak troszeczkę ukryta w tym właśnie przecinku, można powiedzieć. Teraz wrzucam zwykłą dawkę stosowania i zobaczcie, że nasz pojazd jedzie szybciej. Jedziemy 16 km na godzinę, a teraz zaraz wrzucę podwójną dawkę stosowania, tylko nawrócę sobie. OK, i popatrzcie, jedziemy 8. Czyli jeżeli chcecie wrzucić podwójną dawkę stosowania, to mimo wszystko będziecie jechać dwa razy wolniej, więc nie jest to wielka oszczędność czasu, ale uważam, że jest to bardzo ciekawa funkcja, o której po prostu warto wiedzieć. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że jeżeli zastosujecie pojedynczą dawkę stosowania, a potem będziecie chcieli to od razu poprawić, to tak się nie da, dlatego zastanówcie się dobrze, czy chcecie zastosować od razu pojedynczą, czy podwójną dawkę, żebyście nie mieli potem jakichś dziwnych sytuacji. Numer 9.
przyczepki na header. W Farmingu 19 było tak, że jeżeli odczepiliśmy sobie header, to on automatycznie dostawał kółeczek i można było go ciągnąć po mapie. W Farmingu 22 tak już nie jest, trzeba kupić dodatkowy header na przystawkę. Dodatkowo trzeba dopasować w taki sposób ten header, żeby pasowała chociażby jego szerokość, w tym przypadku długość pasowała do szerokości headeru. Także ja sobie wypożyczę tutaj przyczepkę, taką jak widzicie zestaw tych przyczepek jest całkiem spory. No i teraz, żeby można było tak kulturalnie ciągnąć sobie header po mapie, to trzeba tym kombajnem w odpowiedni sposób przyjechać tutaj, jak widzicie, do tej przyczepki i nad przyczepką po prostu odczepić header. Header sobie siedzi, więc możemy teraz podjechać naszym kombajnem. To taka ciekawostka w stosunku do tego, co było w Farmingu 19. Wiele osób może się po prostu zdziwić. I numer 10. Pokaż przedmiot na mapie. Zdarzyć się może, że zapomnisz, gdzieś zostawiłeś jakieś narzędzie, nie wiesz, gdzie coś jest, także teraz możesz sobie wejść do sklepu, znaleźć tą maszynę, narzędzie, na przykład będzie to header na przystawkę i zobacz, mam tutaj ten jeden header na przystawkę, kliknę sobie pokaż na mapie i teraz zobacz, co się stanie. Pojawiła się ta taka duża, zielona kreska, można powiedzieć, która pokazuje, w którym miejscu na mapie znajduje się mój przedmiot. Jest to bardzo przydatna funkcja, o której wiele osób po prostu nie wie i dzięki temu jesteś bardzo szybko w stanie znaleźć różnego rodzaju przedmioty na mapie. Od razu widać, gdzie one są. Daj znać koniecznie w komentarzu, czy znałeś te wszystkie funkcje. Jeżeli znasz jeszcze jakieś inne ciekawostki, również podziel się tym w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, zostaw proszę łapeczkę w górę. Trzymaj się, cześć!